Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie informacji ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej dotyczącej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o ustanowieniu programu wieloletniego Program Ochrony Brzegów Morskich w 2012 roku. Wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Nasze polskie morze trzeba kochać, szanować i rozumieć. Rządząca koalicja Morza Bałtyckiego ani nie kocha, ani nie szanuje, a tym bardziej już nie rozumie. Jaskrawym tego przykładem jest sprawozdanie sprawc ministra w tym zakresie. Pan minister poza uprawianiem propagandy za pośrednictwem elokwentnych słów nie robi nic, aby zabezpieczyć polskie interesy w strefie Morza Bałtyckiego. Nie będę wspominał o kapitulacji Donalda Tuska w odniesieniu do budowy gazociągu północnego, czego efektem było zablokowanie drożności toru podejściowego do portów w Szczecinie i Świnoujściu. Pominę fakt wciąż ślimaczący się już spóźniony względem harmonogramu budowy gazoportu w Świnoujściu. W Szczecinie, Trójmieście, rząd Donalda Tuska zlikwidował słynne na cały świat już produkujące na światowym poziomie statki i stocznie. Zlikwidowaliście również specjalistyczne Ministerstwo Gospodarki Morskiej. Jednoznacznie przez to określając, że Platforma Obywatelska nie rozumie, czym jest morze i jak wielkie zalety niesie ono dla naszego kraju zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i bezpieczeństwa. Do tego dochodzi jeszcze fatalny stan infrastruktury portowej oraz fiskalna dyskryminacja polskich portów przez nakładanie podatku VAT na usługi, które za naszą zachodnią granicą takim podatkiem obciążone nie są. Do tego dochodzi jeszcze dzisiejsze sprawozdanie inspektora, upewnia mnie, że przez ostatnie 6 lat rządu Platformy Obywatelskiej nasz kraj odwraca się plecami od morza. Do morza, przepraszam. Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłowie. Dane są zatrważające. Według danych geologicznych Morze Bałtyckie zabiera nam pas terytorium o szerokości 1 metra prawie na całej szerokości liczącej 770 km linii brzegowej. Plaże, które służą turystom, a przez to przyczyniają się do rozwoju ekonomicznego miejscowości nadmorskich oraz zwiększają dochody budżetu państwa, podlegają ciągłej erozji. Szacuje się, że co roku na skutek zjawiska erozji Morze Bałtyckie pochłania 50 hektarów plaż o wartości 500 milionów złotych. Morze zabiera nie tylko piasek, ale również wyrywa nadmorską roślinność, tym całe drzewa z korzeniami. Podmyte wydmy zapadają się, a plaże znikają. W najgorszej sytuacji znajduje się zachodnie wybrzeże, Półwysep Helski, Mierza Jawiślana. W tych rejonach występują bowiem obszary, gdzie cofanie się brzegu morskiego przekracza wspomniany metr w skali roku. Co robi w tej sprawie rząd? Co robi w tej sprawie pan minister Sławomir Norwak? Nie robi nic. Nie tylko stanowczo za mało środków przeznacza na utrzymanie wybrzeża, ale nawet z tego, co przyznał, nie jest w stanie efektywnie wydatkować. Po pierwsze, w 2012 roku koalicja rządowa zdecydowała się przeznaczyć na realizację programu ochrony brzegów morskich kwotę tylko 70 milionów złotych. Jest to stanowczo za mało w perspektywie chociażby najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych oraz istotnie niewiele, gdy weźmie się pod uwagę możliwości budżetu państwa. Jeżeli przyznaną sumę podzieli przez długość wybrzeża 770 km, otrzymamy kwotę 90 tysięcy złotych na kilometr bieżący oraz oszałamiającą wartość 90 zł na metr wybrzeża. Tak, panie i panowie posłowie, w 2012 roku. Minister Nowak uświadamiając chciał wydać według planu finansowego 90 zł na zabezpieczenie 1 metra bieżącego brzegu przed abrazją. Powiedziałem, że minister chciał wydać tylko 90 zł, ale nawet to mu się nie udało. W rzeczywistości wydatkowanie harmonogramu z tego roku objęło kwotę 55 milionów złotych, a więc odwołując się do ustalonych współczynników na kilometr wybrzeża przypadło już tylko 70 tysięcy złotych, co daje 70 zł na metr kwadratowy. Oznacza to, że wykonanie nawet tak mało ambitnego planu finansowego wyniosło już tylko 78%. Panie ministrze, nie tylko zwraca się pan plecami od morza, od mieszkańców Pomorza Zachodniego, Środkowego, Wschodniego, nie przeznaczając odpowiednich środków na ratowanie wybrzeża przed abrazją, ale na skutek licznych skandalicznych zaniechań
Nie potrafi Pan i podległe Panu urzędy morskie wydać zaplanowanych pieniędzy. Warto przy tym wskazać, że Urząd Morski w Szczecinie wypadł w niechlubnym rankingu najgorzej. Jako poseł z województwa zachodniopomorskiego uważam za karygodne i skandaliczne zaniechanie wymagające wyciągnięcia surowych konsekwencji. Urząd z mojego województwa zrealizował bowiem plan finansowy na 2012 rok tylko w 72%. Administracja ze Słupska wywiązała się z założeń w 73%, zaś gdański urząd zrealizował plan w 92%. Po drugie, w 2012 roku doszło do wielu zaniedbań w realizacji przyjętego harmonogramu inwestycyjnego. Zaniedbania resortu ministra Nowaka i podległych urzędów morskich są w tym zakresie skandaliczne. Przepraszam, panie marszałku, proszę pozwolić jeszcze kontynuować, dobrze? Jak kontynuować? Jest czas, Sejm przyjął 5 minut, proszę konkludować. Dobrze, jeszcze chwileczkę tylko. Co się między innymi wydarzyło? Mamy do czynienia ze skandalem, jaskrawą niekompetencją oraz brakiem chęci do wykonywania podstawowych zadań. W zakresie działania raczej karygodnego zaniechania Urzędu Morskiego w Słupsku jedynie częściowo zrealizowano przebudowę opaski brzegowej na odcinku Sarbinowo. Jedynie częściowo przebudowano opaskę brzegową w Kołobrzegu na zachód od Bola. Natomiast Urząd Morski w Szczecinie nie potrafi sobie poradzić z pełnym zrealizowaniem inwestycji polegającej na rozprowadzeniu narzutu głazowego na brzegach wyspy Chełminek. W zakresie jurysdykcji tego urzędu nie powstały, choć mogły powstać bardzo ważne dla regionu Pomorza Zachodniego umocnienie opaski kamiennej w rejonie Martwej Dźwiny oraz pod klifem na wysokości stacji radarowej Marynarki Wojennej, a także pod klifem do końca opaski pod Latarnią Morską w Niechorzu. Panie pośle, jeszcze raz powiadam, proszę o konkluzję urząd, pańskiej wypowiedzi. Już kończę, pani. Czas minął, już Urząd Morski w Gdyni dał radę zrealizować zadania polegającego na umocnieniu linii brzegowej w rejonie Oksywia. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Polska przez ostatnie 6 lat rządów Donalda Tuska konsekwentnie odwraca się plecami do morza, okazując tym samym lekceważenie mieszkańców wybrzeża oraz gardząc wielowiekową morską tradycją Polski. Dyskutowane w dzisiejszym razie tylko w tym wniosku mnie oraz miliony Polaków jeszcze bardziej utwierdza. Poznanie się z informacją ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej dotyczącej realizacji zadań wynikającej z ustawy z dnia 20 marca 2003 roku w ramach programu Program Ochrony Brzegów Morskich 2012 chciałbym wskazać, że Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za jej odrzuceniem. No i dziękuję bardzo. Konkluzja.